No, już zapomnieliśmy w zasadzie o tym meczu. Już była jakaś odprawa poświęcona temu, żeby omówić błędy, które tam zrobiliśmy w tym meczu. Co prawda było ich niewiele, ale coś tam nam się zdarzyło. Na pewno wynik wysoki, ale mówię, zapominamy już o tym meczu. Przygotowujemy się już pod ten mecz, który nas czeka w niedzielę tutaj. Dzisiaj, jutro i pojutrze będziemy trenowali na boisku naturalnym, żeby zawodnicy poczuli trochę tą trawę, na której będziemy tutaj grali. Przeciwnika mamy przeanalizowanego, mamy informacje na temat meczu ostatniego, jak oni grali, jak próbowali grać. Na pewno ciężka przeprawa przed nami, zespół bardzo walczący, taki bardzo niewygodny dla każdego przeciwnika. W tamtej rundzie grający tak dosyć bezkompromisowo na wyjazdach, 4 zwycięstwa, 4 porażki, 1 remis tylko, także takiego meczu należy się spodziewać. Na pewno zarówno my, jak i zespół Pelikana będzie chciał tutaj zrobić 3 punkty. Mam nadzieję, że mecz będzie ciekawy dla kibiców. Zapraszam tutaj wszystkich naszych kibiców na ten mecz. Tak jak mówiliśmy przed sezonem, chcielibyśmy, żeby byli naszym 12 zawodnikiem, żeby nam swoim dopingiem pomogli w odniesieniu zwycięstwa. My na pewno wyjdziemy na ten mecz z nastawieniem bardzo bojowym, bardzo, bardzo ofensywnie będziemy chcieli tutaj zagrać. No i zdobyć 3 punkty, potwierdzić tą naszą dyspozycję z pierwszego meczu. Agu, który musiał opuścić mecz z powodu kontuzji, ale on już dochodzi do siebie, dzisiaj już będzie trenował z zespołem, wczoraj trenował jeszcze indywidualnie. Powoli wraca do dobrej dyspozycji Wolski, także to kolejny zawodnik, który tutaj nas wzmocni. I no nie mamy jakichś większych urazów, poza oczywiście Danielem Barzyńskim, Krystianem Putonem, którzy się leczą. A reszta zespołu jest zdrowa i uważam w dobrej dyspozycji.